Niedawno miniona pierwsza rocznica śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spowodowała chęć upamiętnienia go również w Łodzi. Łódzcy radni Platformy Obywatelskiej zgłosili projekt, aby imieniem Adamowicza nazwać przedłużenie Alei Kościuszki w Łodzi. Projekt spotkał się z wieloma reakcjami, a 24 stycznia Klub imienia Romana Dmowskiego i Akcja Narodowa wypowiedziały się w tej sprawie na konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miasta Łodzi. Chcemy przypomnieć, że pan prezydent Paweł Adamowicz przez kilka lat nie był w stanie wyliczyć się ze swojego majątku, przez co skończyło się to śledztwem prokuratorskim. Został również zmuszony do ustąpienia z członkostwa Platformy Obywatelskiej. I jest to rzecz, która w przypadku osoby publicznej kładzie się no, niemiłym cieniem na jego działalności. Ponadto przypominamy, że pan prezydent Adamowicz zdecydował się wspierać swoim patronatem takie inicjatywy jak Gdański Marsz Równości, którego przesłaniem było i jest dążeniem ruchów LGBT zniszczenie tradycyjnych wartości rodzinnych i tradycyjnego modelu rodziny. Z takimi działaniami w zdecydowany sposób się nie zgadzamy. Ponadto pan Paweł Adamowicz zgłosił wniosek o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego, legalnie działającej w Polsce organizacji, przez co tak naprawdę wypowiedział się na rzecz odebrania części praw obywatelskim Polakom, którzy myślą inaczej niż on sam, inaczej niż jego zaplecze, jego środowisko liberalne. Trzeba przypomnieć, że chociażby właśnie Platforma Obywatelska protestowała przeciwko placowi Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński postacią z naszej bajki nie jest. Lech Kaczyński też ma wiele decyzji politycznych, które oceniamy wybitnie negatywnie. Ma oczywiście zasługi, tak jak na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, no, ale był prezydentem kraju i tutaj opór radnych Platformy Obywatelskiej przeciwko upamiętnieniu Lecha Kaczyńskiego no, trąci w tym kontekście hipokryzją. No. Natomiast pan prezydent Paweł Adamowicz, po pierwsze ja nie jestem sobie w stanie wysnuć, jakie on ma związki z Łodzią. Po drugie, jedyną chyba jego zasługą podnoszoną przez jego apologetów jest to, że zginął. No i był prezydentem Gdańska, ale dla Łodzian nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jest po prostu próbą podjęcia kolejnego rozdziału ideologicznej walki na patronów ulic, placów, skwerów. I my się na to nie godzimy. Po tych placach i ulicach chodzą wszyscy i nie godzimy się na zawłaszczanie nazewnictwa przestrzeni miejskiej przez jeden obóz polityczny. A to się dokonuje, te wszystkie nazwy, chociażby w Nowym Centrum Łodzi, układają się w pewien ideologiczny ciąg. Natomiast kiedy my składaliśmy wniosek o uhonorowanie Komisji Kultury, uhonorowanie Narodowych Sił Zbrojnych, jednego z rąd nienazwanych wtedy, kiedy budowano tam kilka rąd na Teofilowie, został on odrzucony i okraszony jeszcze przez panów radnych z SLD frazeologią z rodem z poprzedniego systemu. Stanowisko łódzkich narodowców ma zostać przekazane do Rady Miejskiej w Łodzi.